Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Ślediusa. Dzisiaj będziemy się bawić prawie pi boyem znaczy ja się będę bawił. Popatrzcie się na to. E, zegarek Smartwatch. Smartwatch od Geek Club i Circuit NMS inspirowany misją Artemis. Misjami Artemis NASA. Także wam szybki unboxing, omówienie tego, co potrafi, co jest ewentualnie nie tak. Co tam ja miałem małe problemy z tym. Zapraszam ludzi zainteresowanych do kliknięcia w link, albo pod filmem w komentarzu, albo teraz się będzie wyświetlał. Gdyby coś chciał sobie ktoś taki zegareczek sprawić, taki gadżet jak najbardziej. Powiem tak, oczywiście parowanie z Androidem jak najbardziej jest. Nie tylko z Androidem zresztą. Gorąco zapraszam na film. Czas na rozpakowanie mały, krótki unboxing tego sprzętu. Zobaczcie sobie na pudełeczko. Większość informacji tutaj mamy podanych. Co tu mniej więcej się znajduje. Czym jest Artemis Dlatego, dlaczego nawiązuje do misji na Apollo 17 i całego projektu, ma Artemis i tak dalej, i tak dalej. Jest również tutaj ostrzeżenie, także są baterie i tak dalej, i tak dalej. Bateria litowa. Tutaj jest litowo, lionowa bodajże. To co widać, tak, że sprzęt jest przeznaczony dla osób, dzieci powyżej 9 roku życia. Dobra, rozpakujmy sobie tutaj ładnie. No i mamy piękne zaskoczenie. Bo co mamy na dzień dobry? Natlejki NASA, NASA. -A. Ładne te natlejki. I na dzień dobry, breloczek. Eh, remove before flight. Breloczek do kluczy. Ładnie zrobiona naszyweczka, naprawdę bardzo ładnie jest to ogarnięte. Tutaj mamy sam zegaretek, który na oczywiście standardowo przy unboxingach będzie na końcu. Teraz, tak, jakieś tajemnicze rzeczy tutaj są. kabel, O, śrubokręcić mamy. Mamy opaskę do zegarka i kabelek NASA. Powered by NASA, tak. To cudo tutaj, słuchajcie, to jest podspód zegarka. nie, to jest sorry, na, to jest na górę zegarka. I mamy co? Instrukcję? Kartkę. Popatrzcie jaka ładna karteczka jest tutaj dana. Taki łazik też mają w ofercie GitLab i Circuit Mess. Jak najbardziej taki łazik powinien być w ofercie. Kartka do wysłania, chociaż takich kartek się raczej nie wysyła, prawda? Y tutaj są śrubki, to nie będę tego wyjmował, bo tu są śrubki malutkie i inne pierdołki. Y Instrukcja, słuchajcie, to ja tę instrukcję już widziałem. To jest naprawdę potęga. Niech się inni uczą. I takie można powiedzieć tutaj. Trójwymiarowe holograficzne naklejeczki. Patrzcie się jak ta instrukcja jest zrobiona, jest duża, dobre czcionki, bo tu wszystko ładnie widać, opisane są tutaj twórcy tego, tego całego, tak? To jest duże, nie trzeba lupy używać i świetnie opisana instrukcja tego jak to należy złożyć. Brawa, naprawdę brawa totalne za taką jakość tej instrukcji. Kurde, no, no naprawdę papier kredowy. Ja wiem to jest instrukcja, ale popatrzcie się jak ona jest zrobiona. I tutaj mamy, co my tu mamy jeszcze? Tyle. Tutaj mamy tyle, to już podarujemy sobie. To jest płytkę, którą dajemy sobie na dół. OK, chyba to trzeba zerbać. Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłem. Patrzcie, że to wszystko jest zapakowane. Z jaką jakością jest to wykonane? A czasami, jak kupujesz dziecku zabawkę, to się można po prostu nie powiem co. I to za dużo większe pieniądze niż tutaj. To płytka jest prawdopodobnie na, na spód, tak? Do baterii chyba z tego co wiadzę. Ja Dobra, teraz otwieramy sobie tutaj następne, czyli nasz podstawowy zegareczek. A ja sobie to wyjmiemy delikatnie, dokładnie tak. Tutaj nie ma nic. Jest bateria do tego sprzętu. Co Do pojemności baterii nie mam pojęcia, bo jest chyba zaklejone trochę. W każdym razie no, zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Tak wygląda nasz zegareczek na rękę. Zbliżenie. Tutaj macie zbliżenie na sprzęt. To jest chyba SP32, jeżeli dobrze kojarzę. Bateria już jest pięta, więc całkiem fajnie nie trzeba się tutaj tego tak jest. bateria się kiedyś tam zmęczyła. No to wiadomo, że można sobie taką dokupić. Malutkie gniazdeczko tutaj jak najbardziej jest. E, mamy tutaj parę funkcji, mamy tutaj e, taki przełącznik tak, do, do menu, ja go za chwilę postaram się tutaj włączyć. Dodatkowo karteczka informacyjna z takimi rzeczami. Tak się prezentuje nasz cały zestaw do złożenia tutaj. Zresztą tak jak mówiłem, instrukcja obsługi dokładnie nam tutaj pokazuje co jest do czego, więc dziecko spokojnie sobie z tym e, po prostu poradzi, tak? Ok, to widzimy się jak to już tutaj złożę. Ok, zegarek mamy tutaj ładnie złożony, troszeczkę mi to zajęło. Słuchajcie, mówiłem na początku, że nie potrzeba lupy, tak? Szczerze mówiąc, lupa się przydaje, przynajmniej mi się przydała, dlatego, że te wszystkie części, które tu są, chodzi o złożenie, tak? Tutaj takie można powiedzieć tulejki, śrubki, one są malutkie. Teraz wam się zdjęcia, pokażą tego. Więc osoby ze słabym wzrokiem, tak jak ja, no, no są problemy. Powiem to tak. Do tego kompletu trochę żałuję, że nie są to namagnesowane rzeczami, śrubokręt. Ani te śrubki, dlatego no ciężko się to trochę składa. że mówiąc, dziecko, które się weźmie powiedzmy, za składanie tego, z małą pomocą dorosłego, jak najbardziej sobie tutaj tematycznie poradzi. No do samego sprzętu, widzicie, jak on się teraz nam tutaj zachowuje. Mamy taką fajną szybkę tutaj na dzień dobry. Opcję: jeden guziczek, który nam tutaj wyłącza się pod podjaśnianie i podjaśnia, tak. Drugie, mamy tutaj takie malutkie kółeczko, które umożliwia nam, przejdźmy sobie do menu. A wygląda menu. Oczywiście ten zegarek jest lepiej sparowany z telefonem. Mamy tutaj aplikację pobraną z Google Play, Bangle, JS Gadget Bridge, tak to się nazywa. Instalacja tego jest w miarę prosta, trzeba włączyć Bluetooth i dużo, dużo zezwoleń. Zezwoleń na kontakty, SMS-y itd. itd. Dlaczego? Dlatego, że ten zegarek umożliwia smart zegarek w ja chyba o tym wspominałem już. Można na nim wyświetlać wiadomości, SMS-y przychodzące dalej. Nie ma możliwości rozmów tutaj przez niego. Ale jak najbardziej powiadomienia wszelkiego rodzaju są z YouTube'a także, bo to sobie testowałem. I chodzi to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Postaram się to pokazać za chwilę. Ta sama aplikacja jest prosta, tak jak widać jest po polsku. Funkcji tutaj dużo nie ma. Znaczy funkcje są rozbudowane, tak, bo możemy sobie sporo rzeczy powybierać, powiem to w ten sposób. Co ma robić, czego ma nie robić, jest także monitorowanie baterii tego urządzenia, informacja o aktywności. Aplikacja jest do ściągnięcia ze sklepu Play bez najmniejszego problemu. Sam zegarek, jak najbardziej, ma żyroskop budowany, można go sobie włączyć tutaj lewo-prawo. Ponieważ nie wiem, czy zareaguje mi teraz, czy nie. Założę go na rękę po prostu. Tu przy zakładaniu jest jedna rzecz, jaka do ta opaska jest taka rzepowa, trochę. Słuchajcie, ja mam taką łapę, jaką mam, i, i niestety ona wchodzi na styk. Powiem to tak. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli też ma większą rękę to będzie musiał sobie tutaj to po prostu przesuwać w dół. U mnie tak jak widać da się to założyć, chociaż przydałoby się żeby to było deczko, deczko dłuższe, jeżeli chodzi o ciężar to ja go w ogóle po prostu tutaj nie czuję. Nie czuję, jest naprawdę wygodny, można sobie to fajnie tutaj dostosować. I, I naprawdę wygląda kozacko, tak? To, to, to trzeba przyznać, że wygląda to kozacko. Ja się czuję, jakbym tutaj nosił Pi-Boya autentycznie z polauta, nie, a nie Teges. Wiadomo, że to jest inspirowane misjami NASA, Artemisa, ale Teges. Wracając do funkcji tego zegarka firma Secret Mass, oferuje nam tutaj m.in. kilka gierek budowanych, możemy sobie pograć jakieś lądowanie na Księżycu i tak dalej. Jest taka opcja. Możemy sobie tutaj sterować tym stateczkiem, go obracać i tak dalej, i tak dalej. To fajny gierek, słuchajcie, tu sobie sterujemy. Fajnie zrobione, fajnie zrobione, ale to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o te funkcje. Ponieważ słuchajcie, istnieje coś takiego jak Grover Control. GeekLab oferuje, o i Secret Mess przy okazji oferują taki zestaw. Można powiedzieć łazika mar marsjańskiego. Ja tego łazika niestety nie dostałem, to jest ogromny model. Teraz mam się wyświetlić tutaj na ekranie. Tam jest kamera i również jest możliwość połączenia z tym zegarkiem i sterowania, bo staram się teraz wkleić tutaj materiał, który to pokazuje, jak tam sobie panowie deweloperzy sterują tym łazikiem za pomocą właśnie ruszenia ręką i tym zegarkiem. Przy okazji świetny bajer. W menu jest także wyszukiwanie telefonu, czyli mamy nasz tutaj piękny telefon, tak? Dajemy sobie wyszukaj nasz telefon. I w tej chwili on mi tutaj się odzywa, jest również sprawdzanie połączenia z telefonem. Jak, tam, jak widać, tutaj on jest. Połączony mamy również menu ustawienia. To, że wyświetlać jest taki bardziej miodowy, to, to jedna rzecz, ale możemy sobie tutaj jak najbardziej te rzeczy zmienić. Możemy zmienić sobie na one na przykład. Zmieniamy w ten sposób. Teraz nam to już wiemy co przypomina. Tak to mniej więcej nam wygląda. Odblokujmy go sobie. I mamy w tej chwili takie menu. To jest dużo, dużo ładniejsze na, na, na tej kamerce. Niestety to nie wygląda zbyt dobrze. W zegarek mam w tej chwili ustawiony czas na 12, znaczy 24 godziny. Możemy zmienić sobie również na 12, aby ja ktoś bolał to jest default. Dajmy sobie arcade, wygląda mniej więcej w ten sposób. To jest wygląd arcade tego zegarka, gdyby to już tęsknił za starymi rzeczami, tak? Starymi czasami. Jest tutaj tryb analog, który wyglądał w ten sposób. Tutaj przechodzimy do analoga i on się prezentuje tak, jak stary telewizor z, z planszą kontrolną. Jest jeszcze duoton. O no, który jest straszny. O, właśnie, teraz będzie troszeczkę lepiej widać tego rodzaju. Jak widać mamy tutaj również informacje o stanie baterii i tutaj w drugiej linijce będziemy mieli informacje o połączeniach przechodzących i tak dalej i tak dalej. To jest tryb machine, który ja sobie zresztą używam, bo mi się podoba. Główny wygląd machine wygląda w ten sposób, taki bardziej Falloutowy, falloutowy gdyby to było zielone. Tak? Tutaj w tej ramce oczywiście mamy Y, odpowiednio połączenia przychodzące, powiadomienia i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze tutaj między nimi TXT i Cyberpunk. Zobaczmy sobie po kolei. TXT, TXT nam się ładuje i wygląda nam dokładnie tak. I to jest ryb TXT, to jest bardziej niebieskie tło. Od razu mówię, nie jest tak, tak jest. O, teraz wygląda lepiej. Łączymy sobie Cyberpunk'a. Ryb Cyberpunk wygląda mniej więcej w ten sposób. I jest ta, coś takiego. Ja widzę samo menu zasuwa bardzo dobrze, ładnie się tutaj ten temat prezentuje. No i jest jeszcze cifer. Cipher wygląda w ten sposób. To jest tryb cifer. Chyba, że go wam pokazywałem zresztą. Oczywiście format daty można sobie także wybrać, ustawić e, czas do tego. Czas cały, tak? Kółeczkę sobie zjeżdżamy na dół, dajemy save, I mamy so sound, możemy włączyć żeby nam tutaj pikało i tak dalej i tak dalej wybierzmy sobie i możemy go sobie po prostu oszczędzić baterii albo żeby nam w nocy za jasno tutaj nie świeciło. funkcji mamy tutaj LED, żeby nam się LEDy paliły albo nie zapalały. Czas na wygaszenie ekranu także jest tutaj możliwość jego ustawienia. Heat to wake, czyli budzimy go po prostu ruszeniem, Mam on to spróbuję zademonstrować. Funkcja to czasami łapie. No teraz nie chcę mi załapać, nie wiem, o załapało akurat ten sposób. Dodatkowo jest tryb leworęczny, także możemy sobie to wtedy, jest to obracalne po prostu. No i funkcja zapisywania. Przy okazji właśnie przyszło tutaj powiadomienie. Mamy jakieś powiadomionko, to dajemy sobie tutaj w dół, i ktoś polubił Twój komentarz na YouTubie. Tak mniej więcej to wygląda. Nie ma całego, ale ale ten możemy sobie je oczywiście wykasować, jak najbardziej. Słuchajcie, tak się prezentuje nam cały zestaw, cała zababa z tym tematem. To, to jest mniej więcej część tego łaźnika, który jest dostępny osobno do kupienia. Rower to oczywiście twórcy z GearCut Mess, i e, Circuit Mess, przepraszam, i Gearklaba. No instrukcje mówiłem, o całej reszcie wspominałem, fajne natlejki, ładny taki, taki zaczep breleczek do klusy. tak? Do kluczy, co ja mówię. Jeżeli jeszcze, jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o baterię, to mi w tej chwili ten zegarek trzyma od wczoraj. Ja go ładowałem wczoraj po południu i w tej chwili jest połowa baterii, czyli wytrzymał 24 godziny przy, przy prawie ciągłej zabawie, kombinowaniu, uchodzeniu i, i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc naprawdę jest myślę w porządku. Jak najbardziej jest w porządku, poza tym jest tak nietypowy, że głowa mała. I tak jak mówię, on jest leciutki. Ja go po prostu w ogóle tutaj na ręce nie czuję, tak? No oczywiście to jest do użytku w domu. Słuchajcie, pamiętajcie o tym. Nie ma tutaj żadnego zabezpieczenia elektroniki z zewnątrz. Nie, mamy tutaj dojście do baterii też, tak? Więc trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest to poleje wodą, nie, pójdzie pod prysznic albo nie wiadomo co jeszcze, to się może wielkie krzywda zdarzyć, więc nie róbcie tego. To jest zdecydowanie do użytku w domu, nie jest odporne na wodę, zachlapanie i tak dalej, tak dalej. No, o złączu ładowania mówiłem czy nie mówiłem? Pewnie, pewnie nie mówiłem, bowiem to teraz. Można go podłączyć z kompa, zmienić oprogramowanie, bo jest taka jak najbardziej opcja, twórcy będą upgrade'ować to oprogramowanie, tak? Więc naprawdę możliwości jest sporo, a jest mega, mega geekowski. Fajna sprawa, fajna, naprawdę fajne, takie kompleksualne ceny i tak dalej. Zapraszam na stronę geekclubasecretmes. Linki są pod filmem. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz Geek Club i Secret Mess e, za udostępnienie tutaj egzemplarza tego do testów. Naprawdę jest kawał fajnej roboty. Tak jak mówię, nie jest to trudne do złożenia, a, a jest zajawka. Jest naprawdę bardzo fajna zajawka. Dziękowo bardzo. Zapraszam do kolejnych filmów na kanale Świat Linuxa. No i trzymajcie się cieplutko. Gorąco pozdrawiam. E, bardzo następnego. A ja idę się tym bawić, bo po prostu no jest zajawka. Je, jest zajawka, powiem to tak. Je, jest zarąbista zajawka.